Muzealny Uniwersytet Rodzinny wznawia działalność po feryjnej przerwie. Podczas inauguracji nowego semestru wręczono indeksy studentom oraz nakreślono plan działań na najbliższe miesiące. Spora część uczestników to są stali nasi studenci z poprzednich semestrów. Oczywiście zmieniamy też znaczną część tematyki tegoż semestru. Obecny semestr, który rozpoczęliśmy, Muzealnego Uniwersytetu Rodzinnego, będzie zawierał część tematów, które prowadziliśmy już w poprzednich dwóch semestrów, ale część tematów będzie wprowadzona nowa z tego względu, iż jest znaczne zainteresowanie tymi spotkaniami, zajęciami w ramach Muzealnego Uniwersytetu Rodzinnego i przybyło sporo nowych osób. To takie właśnie założenie, aby młodsze pokolenie razem z dorosłymi miało okazję zapoznać się z historią Wielunia, z historią regionu i myślę, że ta formuła, która jest tutaj realizowana w ramach naszego właśnie muru Muzealnego Uniwersytetu Rodzinnego, znakomicie się w tej roli tutaj ten cel realizuje i znakomicie się to sprawdza. Muzealny Uniwersytet Rodzinny działa przy Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Są to zajęcia warsztatowe, lekcje muzealne, gry, wycieczki, które mają na celu poznawanie historii Ziemi Wieluńskiej. Tematyka spotkań jest bardzo szeroka. Bardzo interesuję się historią i samym zagadnieniem tutaj muzeum. No i pomyślałam, że bardzo ciekawe mogą być to tematy i się okazało, że były. Najciekawsze to było chyba w Wielkanocy, robiliśmy jajka, takie pisanki, a drugie to było o broni palnej. Taka wystawa, także bardzo fajnie. A powiedz mi, co ciebie tak prywatnie interesuje, bo wiem, że ta historia to jest twój konik, lubisz nawet się przebierać czasami podczas jakichś, właśnie działasz trochę w grupie rekonstrukcyjnej, czyli co ciebie tematycznie w historii najbardziej pociąga? Druga wojna światowa, tutaj najbardziej wiem, o co chodzi w niej i po prostu najbardziej mnie interesuje, tak? W zajęciach uczestniczysz z rodzicami, z tatą lub mamą, czy musiałeś ich zmuszać do tego, czy sami chętnie przyszli? Sami chętnie przyszli, nawet mi zaproponowali, powiedzieli, że Szymek coś takiego jest, no i ja się od razu zgodziłem. Też nie mieli z tym problemu, więc super. Zajęcia są skierowane do uczniów szkół podstawowych, ale udział w nich biorą także osoby dorosłe. Spotkania w ramach uniwersytetu odbywają się co 2 tygodnie, zarówno w obiektach muzealnych, jak i w terenie.